Wojny w Kananie. Rozdział 25 Księgi Mojżeszowej, komentarz Carsa Henry'ego McIntosha. Wojny w Kananie. Izrael miał jednak prowadzić wojnę Pana. Wraz z jego wejściem do Kanaanu rozpoczęła się bezlitosna walka ze skazanymi mieszkańcami kraju. Jednakże z miast tych ludów, które daje Ci Pan Bóg Twój w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Werset 16. Tak brzmiał wyraźny nakaz Pański. Potomkowie Abrahama mieli nie tylko objąć ziemię kananejską w posiadanie, lecz stać się także narzędziami Boga w wykonywaniu sprawiedliwego wyroku sądu nad jego winnymi mieszkańcami, których góra grzechów dosięgła nieba. Był to wielki zaszczyt dla Izraela. Nie okazali się jednak być godni, gdyż nie wypełnili do końca swojego zlecenia. Wielu z tych, których mieli zabić, pozostawili przy życiu i właśnie ci, których oszczędzili, przyczynili się ostatecznie do ich zguby. Pogańskie ludy Kanaanu zwiodły ostatecznie Izraelitów do grzechów, które ściągnęły na nie gniew Boży. Niezbędne przymioty wojownika. Przyjrzyjmy się cechom, jakie winien posiadać wojownik Pana. Rozważany przez nas fragment pełen jest wielu cennych wskazówek odnośnie duchowej walki, do której zostaliśmy powołani. Przed jej rozpoczęciem kapłan oraz przełożeni ludu zwracali się do niego z przemową. Kapłan miał za zadanie przypomnienie ludowi o jego wzniosłych przywilejach, zaś nadzorcy mieli zwrócić uwagę na jego świętą odpowiedzialność. Taki jest Boży porządek. Najpierw przywileje, potem odpowiedzialność. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan, przemówi do ludu i powie do nich: słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, nie bójcie się i nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Wersety od 2 do 4 rozdziału 25 Księgi Mojżeszowej. Jakie pokrzepiające słowa nadawały się do tego, by przepędzić wszelkie zniechęcenie i napełnić zrezygnowane serce odwagą i zaufaniem. Kapłan był wyrazem łaski Bożej, pełnia Bożego pocieszenia spływała przez jego służbę prosto do Bożego od Bożego serca ku każdemu wojownikowi z osobna. Jego pełne miłości słowa z pewnością były w stanie wzmocnić nawet najsłabsze ramię do walki i przepasać biodra ich myśli. Porównaj 1 Piotra, 1 rozdział, 13 werset. Kapłan zapewniał lud, że Bóg będzie z nim. Co do tego nie było żadnych wątpliwości. Żadnych warunków, żadnego jeśli i żadnego ale. Pan Bóg był z nimi i na tym było dość. Czy wrogów było wielu, czy niewielu, czy byli silni, czy słabi, nie miało większego znaczenia. W obecności Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, byli niczym plewa na wietrze. Po kapłanach występowali przełożeni. Wersety od 5 do 6, 20 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Każdemu, kto chciał walczyć w szeregach Izraela, musieli przedstawić dwie rzeczy: serce wolne od rzeczy naturalnych i ziemskich oraz ufność do Boga. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. 2 Tymoteusza, rozdział 2, werset 4. Zasadnicza różnica istnieje pomiędzy kimś, kto zajmuje się sprawami doczesnego życia, a kimś, kto daje się w nie uwikłać. Izraelita mógł posiadać dom, winnicę i żonę,
a mimo to być dobrym wojownikiem. Rzeczy te same w sobie nie były jeszcze przeszkodą, ale mogły się nią szybko stać. O tym powinniśmy pamiętać. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, by staczać nieustannie duchowy bój i wywalczyć sobie każdy centymetr ziemi w okręgach niebiańskich. Czym Kananejczycy byli dla Izraela, tym duchowe moce ciemności w okręgach niebiańskich są dla nas. Nie mamy walczyć o zdobycie życia wiecznego, gdyż posiadamy je jeszcze przed rozpoczęciem walki jako wolny dar łaski Bożej. Nie mamy wywalczyć naszego zbawienia, gdyż jesteśmy zbawieni, zanim wyruszymy w ogóle do boju. Ważne jest, abyśmy zrozumieli, na czym polega nasza walka, o co walczymy i z kim mamy do czynienia. Celem naszej walki jest praktyczne urzeczywistnianie naszego niebiańskiego stanowiska i niebiańskiego charakteru z dnia na dzień we wszystkich sytuacjach codziennego życia. Naszymi wrogami są, jak już zdążyliśmy zauważyć, duchowe mocy ciemności, którym dzisiaj wciąż jeszcze dozwolone jest przebywanie w okręgach niebieskich. Gdyż bój toczymy nie z władcami tego świata ciemności, ale ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Efezjan 6 rozdział 12 werset. Co mamy w takim razie zrobić, by prowadzić tę walkę? Czy musimy zrezygnować z wykonywania zawodu? Czy musimy wyrzec się naturalnych relacji, w których stoimy jako ludzie, a które są od Boga, i stać się pustelnikami? Skądże chrześcijanin, który tak postępuje, dowodzi jedynie, że nie zna swego powołania jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Naszym obowiązkiem jest żmudną pracą własnych rąk zdobywanie dóbr, abyśmy mieli z czego udzielać potrzebującemu. Efezjan 4 rozdział 28 werset. To jeszcze nie wszystko. W Nowym Testamencie znajdujemy liczne wskazówki odnośnie różnych naturalnych relacji, które dał i poświęcił sam Bóg. Nie nasz ziemski zawód i nasze naturalne więzi nie są same w sobie przeszkodą dla naszej zwycięskiej duchowej walki. Czego zatem potrzebuje chrześcijański żołnierz? Z jednej strony jego serce nie może dać się uwikłać w te ziemskie i naturalne rzeczy. Z drugiej zaś nie może porzucić zaufania do Boga. Do tego celu potrzebuje całej zbroi Bożej. W liście do Efezjan 6 rozdział 13 do 18 wersetu Duch Święty przedstawia nam poszczególne części uzbrojenia. Prawda musi rządzić naszym wewnętrznym człowiekiem, aby w naszym życiu mogły być wydawane owoce praktycznej sprawiedliwości, aby nasze zwyczaje nosiły wyraźne znamiona Ewangelii pokoju, byśmy schowali się za tarczą wiary, aby głowa jako siedziba rozumu chroniona była przez całkowitą pewność zbawienia, i aby nasze serce, wspierane nieustanną modlitwą, zostało wzmocnione do wytrwałego wstawiania się za wszystkich świętych, zwłaszcza zaś za sług pańskich. Takie są postawione przed duchowym ludem Bożym warunki do zwycięskiej walki z duchowymi mocami ciemności w okręgach niebieskich.